Rano dotarłem do Wołożyna, gdzie przyjechałem odwiedzić słynną jeszywę. Chciałem zobaczyć i posłuchać sławnego rabina oraz najmądrzejszych znawców Talmudu, którzy zjechali do jeszywy z całego świata, nawet z Ameryki. Kiedy stanąłem w alejce znajdującej się przed budynkiem jeszywy, usłyszałem przyśpiewki i tryle mędrców dolatujące do mych uszu przez otwarte okna. Hałas silny jak wzburzona rzeka narastał, kiedy wkraczałem w progi jeszywy. Fetes opuszył mnie, gdy tylko wszedłem do sali. 300 młodych ludzi studiowało nucąc, każdy na inną melodię, a ja stałem przestraszony. Czułem się tak, jakby Szechina nie opuściła Izraela. Na początku byłem wstrząśnięty. Dużo czasu zajęło mi przyzwyczajenie się do nowego otoczenia i atakujących mnie zewsząd bodźców. Do modlitwy nie przykładało się aż tak wielkiej wagi. Na pierwszym miejscu były studia nad Talmudem. W takich chwilach rosz jeszywa przypominał mi szczęśliwego rolnika, który bada i kontroluje każdy zasiany kiełek, który obiecuje obfite żniwo. Zaczynał, zdawało się, spokojnie, rozwijając odpowiednie fragmenty Talmudu, przytaczając punkt widzenia Rambama lub powiedzenie jednego z Rishoni, czołowych rabinów i posłów, odpowiednie do omawianej kwestii, rozpoczynając od zadania pytań. Natychmiast zewsząd napłynęły do niego pytania i krytyka. Studenci zaczęli atakować innowacje rabina, a sala jeszywy przypominała pole bitwy. Rabin odpierał ataki z charakterystyczną dla niego ostrością umysłu i wiedzą, jak doświadczony kapitan stojący za sterem okrętu. Jeden ze studentów cieszył się, jakby znalazł złoto. Fajerwerki przeskakiwały z jego ust na słuchaczy. Prowadził swoją lekcję rozgorączkowany, rozwiązując sprzeczności i wyjaśniając nowe interpretacje. Był szybki jak błyskawica. Nigdy nie pozwala sobie na przerwę. Często trudno powiedzieć, czy dopiero wstał, czy może w ogóle się nie kończy. Wszyscy studenci byli biedni i utrzymywali się z darowizn zbieranych w licznych społecznościach żydowskich. Dzięki temu nie musieli przesypiać nocy na twardych ławkach w salach wykładowych. Rosh Yeshiva kocha nas wszystkich, jak ojciec kocha własne dzieci. I zawsze dba o wszystkie nasze potrzeby. Wspaniały widok rzęsiście oświetlonej jeszywy w ciemności nocy. Wielu czuwających studentów pomiędzy śpiącymi, studiujących które na głos, w czasie gdy wszyscy mieszkańcy miasta głęboko śpią. Jest legendą między matmidami. Zawsze tu jest, w tym samym miejscu. Głęboko pogrążony w nauce. Kiedy śpi, co je? Tylko Bóg wie. Czasami nalewa sobie wodę do butów, żeby nie zasnąć. Jego słabe ciało nie mogło znieść tego intensywnego wysiłku fizycznego. Pewnego dnia z gardła trysnęła mu fontan na krwi. Tylko ten, kto przechodził koło jeszcze o północy w ciszy wrzasku, kto nasłuchiwał przy oknie jednego głosu nucącego, śpiewającego matmida, który się spóźnia. Tylko ten może zrozumieć, jak bardzo talmudyczna melodia przeszywa, pali i rani. Nasz Rosh Yeshiva mówi, jeśli cały świat od jednego końca do drugiego byłby, Boże uchowaj, pusty, nawet przez jedną chwilę naszej nauki i medytacji nad Torą, wtedy natychmiast wszystkie wyższe i niższe światy zostałyby zniszczone, zamienione w chaos i nicość.